It's that Zach Super Bowl, no, she my flow. Yeah, 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 yeah. It's that Zach. Siemanko, witam na kanale Brylu Enduro Maker. Witam i pozdrawiam wszystkie prawilne mordeczki, które czekają na odcinek z garażu, czyli naprawa KTM EXC 350, sorki. Więc tak, może w pierwszym odcinku opowiem, od czego zacznę i jaki mam zamiar i co zrobić na początek. Może tak, wiadomo, no jak w EXC 350 to trzeba pociągnąć wszystkie owiewki, ale przejdźmy do awarii, które wiem, które są i które chciałbym usunąć. To jest tak, tutaj jest kostka, która steruje, jest od sterowania wtryskiem, ogólnie elektryka. Muszę zacząć od jej usunięcia i poprawienia, bo nie działają styki w niej. To raz, ale to zostawię sobie na koniec. Druga awaria, którą wypatrzyłem, to jest urwana śruba od Kickstartera. On chodzi luźno, tutaj jest śruba w środku, więc muszę się jej pozbyć i wkręcić nową. To jest też taki bardziej kosmetyczny zabieg. Tutaj mam zamiar wstawić termostat właściwy, bo mam obejście zrobione na włączony i wyłączony. Ale wiadomo, jeżeli chodzi cały czas wiatrak, silnik jest niedogrzany. Jeżeli nie chodzi wcale, no to może się przygotować. Co jeszcze? Podczas oględzin takich poza kamerą zorientowałem się, że kopiąc Kickstarterem jest problem tego typu, że nie jest zablokowana skrzynia, nie jest zablokowana korba ani tłok, tylko silnik kręci się wraz z rozrusznikiem. I moje podejrzenie od razu padło na łożysko jednokierunkowe, które jest pod magnetem, więc zacznę od ściągnięcia tej pokrywy koła magnesowego i zobaczymy, w jakim stanie jest łożysko i czy wtedy, ściągając to łożysko i koło magnesowe, będę w stanie obkręcić silnikiem. Prawdopodobnie będzie to, ale jeżeli już będę miał wszystko rozebrane, owiewki, bak, to przygotowuję się też na taką ewentualność, że po prostu wymienię tłok, wyślę głowicę do sprawdzenia. Co tu jeszcze by wam pokazać? Może tak, no wiadomo, jakieś tam kosmetyczne rzeczy typu mocowanie butnika przedniego, bo tutaj jest od modelowo nowszego motocykla zrobiony przód, czyli lampa, i błotnik jest od liftingowego KTM-a, od nowszych roczników, to jest rocznik 2012. No i cóż jeszcze? No nic, będę pokazywał i wrzucał na bieżąco. Sorry za bałagan, ale jestem człowiekiem ciężko i długo pracującym, także cud, że znalazłem chociaż chwilę na wrzutkę szybkiego filmiku. Zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam. Piona.